130 jeńców ukraińskich wróciło z niewoli. Fundusz wymiany działa, co to takiego? Według źródeł rosyjskich stało się to dzięki inicjatywie szefa grupy Wagnera. W przeddzień jasnego zmartwychwstania Chrystusa Prigozyn wydał rozkaz odesłania do domu dużej grupy wziętych do niewoli żołnierzy sił zbrojnych Ukrainy, podała na swoim kanale Telegram Tatiana Moskalkowa. Komisarz do spraw praw człowieka przy prezydencie Rosji. Ministerstwo Obrony FRN wydało komunikat w tej sprawie. 15 kwietnia szef czeczenskiego parlamentu Mahomed Daudow poinformował, że z ukraińskiej niewoli wróciło 5 czeczenskich żołnierzy. Według niego stało się to w wyniku negocjacji, które trwały od grudnia 2022 roku, podał Kommersant. Wielkanocna wymiana. W przeddzień prawosławnych obchodów tego święta, była druga duża wymiana jeńców wojennych w ostatnim tygodniu. W poniedziałek, 10 kwietnia, Rosja i Ukraina ogłosiły, że zwolniono 106 rosyjskich jeńców wojennych w zamian za 100 Ukraińców. Nie ma jasnych i pewnych danych o tym, ilu jeńców jest w niewoli ukraińskiej i rosyjskiej. Zważywszy na straty własnej Federacji Rosyjskiej, dane mocno rozbieżne, a także na to, ze siły zbrojne Ukrainy też je ponosza, można założyć, że jeńców jest wielu. Obie strony wojny. O czym podkreśla niezależny rosyjski portal Meduza, wbrew pozorom atakie, używaje w rzeczonej sprawie pojęcia fundusz wymiany, przy czym Ukraina czyści od FR. Cyniczne rzeczowe sformułowanie fundusz wymiany w znaczeniu jeńców pojawiło się podczas konfliktu w Donbasie w latach 2014-2015. Stosowano je po obu stronach frontu. Początkowo był to najprawdopodobniej żargon wojskowy, sygnalizuje Meduza. Taki fundusz obecnie tworzy nie tylko wzięci do niewoli żołnierze, ale i cywile. Szacuje się, że w charakterze zakładników Rosjanie przetrzymuje około 1000 cywilów, którzy wykazali się proukraińskimi postawami. W opinii Meduzy fundusz wymiany zasilił także aresztowany 30 marca dziennikarz THE Wall Street Journal. Mieszkający od 6 lat w Londynie, Evan Gershkowicz określił aresztowanie amerykańskiego kolegi uzupełnieniem funduszu wymiany, nazywając go zakładnikiem.